potężne Stany Zjednoczone, wyznające jeszcze świnkę, ale z niezłą ekonomią i naprawdę dużymi zapasami złota. A po co? To zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie też przeceny na Enebie, bo są naprawdę epickie, z kodem Lukas3% zniżki i linki w opisie. Aztecki Meksyk. Dosłownie już jesteśmy na dwóch kontynentach, bo też mamy południową Amerykę pod swoim władaniem. No niestety mniejszościowym, chociaż niekoniecznie. A teraz powiem wam szczerze, że realnie czekam, aż pojawi się tutaj więcej kolonii, które będę mógł podbić w najbliższym czasie. Mamy też ziemię w Afryce, już szykuję nasze wojska do ataku na Fulo. Moim celem będzie zdobycie mniejszego monumentu na technologię. Będzie super dla nas. Bardzo też powoli zbliżam się do Filipin, żeby dostać religię hindu. I tutaj mam wrażenie, że coś skrewiłem. Jakoś za wolno to idzie. No ale nic, to staram się też zająć jednocześnie polinezyjski trade note. Mam już tutaj zrobione trade company i możliwe, że będziemy niedługo przesłali pieniądze do Malaki, bo chyba tak się dało. Ale to chyba Japonii potrzebuje podbić. Ups. No to nic. Poczekamy, niech skolonizują się Karaiby do końca i je podbijemy. No zapomniałem też o monumentach, które tutaj mamy. Naprawdę całkiem niezłych. Zwłaszcza ten tutaj do nawracania. No i do wzrostu autorytetu, czymkolwiek on jest. Do złota monument. Genialny. Oraz monument, który już rozwijam, do kosztów idei. Oh my god, zapomniałem, że to są Aztecy, nie ja. Czemu? Czemu jestem taki głupi? Robię też wasali z niektórych pomniejszych nacji. Głównie po to, żeby pchnąć nasze jednak misje jak najdalej, bo mi zależy na tym dodatkowym koloniście. Kolejne idee, które biorę, to raczej będą administracyjne. Chcę sobie jeszcze trochę popodbijać potem moim USA, więc pójdziemy w tą stronę. Chociaż też kusi mnie, żeby mieć humanistyczne oraz ofensywne, bo jednak ten kraj non-toper mi wybucha od jakichś buntów mniejszych. Mamy bardzo duże multikulti w tym regionie i to zawsze źle reaguje ze stabilnością, no ale też potrzebujemy tańszych korów, no i Governing Capacity ostatecznie. Zbliżamy się też do 1600 roku, więc zacznę już zabierać ziemię i dążyć do 30% naszego Crownlandu, jak i cofać niektóre przywileje niestety. Możemy też już budować te najważniejsze dla nas manufaktury. No, tylko mamy pewien problem związany z inflacją. Ja naprawdę nie wiem, skąd ona się tutaj nam bierze w naszym państwie. Niderlandy ogłosiły niepodległość? Trochę nie za późno? Najgorsze jest to, że mam 15 punktów przyrostu, tak czy siak, punktów administracyjnych i ich mi jest wciąż za mało. Dużo, dużo za mało. Wojnę religijną w Holy Roman Empire wygrał cesarz. O dziwo. Ale jak to obniżka cen na moją kawę? Nie. Wreszcie dodatkowy kolonista. Wreszcie się desantujemy na Karaiby. Znaczy, dosłownie to na Kubę, bo tak się to nazywa. Będziemy przyjmowali handel w całym regionie Karaibów. I chyba wszystko zjadłem, tak mi się wydaje. Masakra, ile to kosztuje korowania. Beznadzieja totalna. O, już możemy się nawrócić na hindu, ale to zaraz będziemy testowali. Może po tej wojnie kolejne 400 punktów. Kogoś tutaj porąbało. No ale możemy teraz też poulepszać centra handlowe na tych naszych zdobycznych terytoriach. Budynki handlowe postawić, bo też koniecznie potrzebujemy. Widzę też, że mamy gigantyczną autonomię, więc też trzeba będzie to pozmniejszać. Chociaż chyba źle robię, bo przecież autonomię zaraz będę potrzebował do absolutyzmu. No i super, 50% udziałów. Mimo wszystko Hiszpania wciąż ma 21, Portugalia 15? No bez jaj, jakim cudem? Szósta reforma rządowa wreszcie i koniecznie minimalna autonomia w terytoriach. Nam się to o wiele bardziej przyda niż Governing Capacity. Mamy też już większy przyczółek na Malace, tak? Przy Yavasi, zgadza się. Ale co najważniejsze, możemy rozwijać już Biały Dom. Zobaczcie, co to daje. Przenoszę naszą stolicę, bo do stworzenia USA musimy mieć stolicę w regionie 13 kolonii. No, do ich pierwotnego miejsca. I teraz powinniśmy móc wreszcie stworzyć Amerykę. No i też to robię w tym momencie. United States takie troszeczkę zawinięte, ale może być. I koniecznie chcemy ideę mieć Stanów Zjednoczonych. Bo chyba Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, które mają zmniejszone autonomię w terytoriach o 10%. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Więc mamy autokratyczne Stany Zjednoczone z monarchią. Fajnie. I kolejna sprawa to nawrócenie się na Indic Fate, czyli chcemy być hindu. O kurde, ile stabilności? To może jednak później. Nie zmienia to faktu, że musimy przenieść nasz handel, nie wiem, na Jamajkę, czy gdziekolwiek, gdzie możemy, do regionu
Karaibów, mam tutaj 53% udziałów, a za chwilę będziemy to jeszcze zwiększali siłą rzeczy. W sumie wszystkich kupców cofam, zaraz wszystko sobie jeszcze raz poprzestawiamy. Chociaż z tego co widzę, to ostatecznie tak czy siak postaram się zbierać później w Cheesepeaker Bay, ale to siłą rzeczy musimy wcześniej pobić wszystkich praktycznie Indian z tego regionu. Co prawda Karaiby nie są jakieś super do zbierania, mamy w tym momencie 73% i ciężko będzie przekroczyć 80%, niezależnie jaką flotę bym tutaj wysłał, czy jak bardziej rozwinął te prowincje. Więc najlepiej mówię, byłoby tutaj przesłać, bo stąd realnie to tylko Wielka Brytania będzie nam ostatecznie kradła, a tutaj już to skontrować flotą będzie nam bardzo łatwo. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale doszły nam nowe misje. Jak fajnie! Ale liczyłem, powiem szczerze, na jakiegoś dodatkowego kolonistę. Niestety nie mamy. Aha! Widzę pewien minus Stanów Zjednoczonych. Kogoś tam tutaj brakuje. No dobra, mam 3 stabilności z eventu, więc weźmy to. Tak, 4 punkty stabilności tracę, ale mamy Hindustany Zjednoczone. Jakie to jest śmieszne. Ej, czekajcie, od kiedy Stany Zjednoczone nie mają tolerancji wszystkich religii? What the fuck? Byłem pewien, że też to mają jak normalne kolonie, a oni tylko heretyków tolerują. Mam przejebane. Wiecie co, ja jeszcze zostanę przy tej śwince. Będzie bezpieczniej. Po prostu najpierw musimy podbić Indię, a w zasadzie to wszystko tutaj, co jest, czyli całe Indie. No powiem tak, właśnie zbudowałem biały dom, miałem 1100 nawet miałem przed, a teraz 680, jakie to jest OP. Dodatkowe 25% state gathering cost, mega mocne. Przypomniałem sobie o pewnej mechanice, nie wiem kiedy ostatnio z niej korzystałem, naprawdę, ale nie wiem czy pamiętacie, ale możemy kupować prowincje w Indiach. O, i od razu jest korem, wyjebiście. Nasza armia inwazyjna gotowa, no i w zasadzie przewozimy ją do naszych prowincji w Indiach. Co to jest za event? Oni wiedzieli, że to się zbliża. Inwazja pokojowa na Indie, jak najbardziej. Tak, cały Lukas, nie ma żadnych generałów. No w sumie to dawno wojny żadne nie mieliśmy, więc nic w tym dziwnego. Najpierw zajmijmy się wyłączeniem sojuszników z wojny. Czy ja dobrze widzę, że oni mają 12 do mojej 17? Co ja tu w ogóle robię taką ilością wojska, jak tylko połowa z tego by wystarczyła? O tak. No generałów to ja mam bardzo epickich. No ciekawe jak sobie poradzimy, mają dużo lepszego dowódcę, mamy znacznie wyższe morale, mają dużo więcej armii, którą dosyłają. Tak dla beki wszedłem, oj, i chyba jednak przerąbałem, trudno, cofamy się na ich stolicę. No i konsolidujemy nasze wojsko VG Angar i tak czy siak nie ma z nami najmniejszych szans. No to trochę podziabię sobie VG Angar, a to dlatego, że wypuściłem tutaj dwóch wasali, Andahar i jakieś Mudurai, nieważne. No dużo prowincji całkiem mają. O dziwo, Bachmanis ma ich naprawdę mało. Odebrałem też wszystkie chyba monumenty, których potrzebowałem. No dobra, może jeszcze ten. I muszę przyznać, że tutaj w tym regionie jest ich naprawdę sporo. Zobaczcie, tutaj tolerancja. Następnie mamy zwiększenie naszej floty. Kolejna tolerancja oraz dyplomatyczna reputacja. Akceptacja religijna. No więc tego jest tutaj naprawdę sporo. A muszę rozwiązać te dwa monumenty, zanim wezmę ten monument. W sumie jest trochę daleko. Autonomia w dół, absolutyzm, o jak tego dużo jest. I teraz wszędzie autonomia w dół leci. Nieźle, na start 43 absolutyzmu mamy. Powiem szczerze, kusi mnie to, żeby brać za Orystwian Stany Zjednoczone, ale nie, no jednak Hindu jest nam potrzebne. No to w międzyczasie dokończmy sprawy karaibskie. Może głupie pytanie, ale gdzie jest Kalifornia? Bo może bym tutaj jednak wypuścił sobie takiego wasala. To Kalifornia jest na Karaibach? Oh my god, całe życie się czegoś uczę. No, no zobaczcie, tutaj są twarde kory. Czemu nie wszyscy ode mnie uciekają? Ja chcę tylko przyjaciół tutaj w Indiach. Co to ma być? Gdzie wy jesteście? Co to jest? Ile tego dostanę? No to takie fajne nawet. Handel futrem. Wchodzimy z misją pokoją do Orisy, która przecież zajęła tutaj te bardzo pokojowe kraje. Lecimy, może bez Reconquesta, ale na Conquest Cassius Belli. Potem oddamy te prowincje pierwotnym właścicielom. Desancik naszymi Marines, którzy nie są Marines. Nie wiem czemu, ale bardzo mnie śmieszy taki widok Indian desantujących się na fladze amerykańskiej do krajów indyjskich. O, let's celebrate.
Pierwsze rozwinięcie z ery to wziąłem Harsh Treatment, bo to pozwoli nam nabijać za połowę ceny, no w sumie absolutyzm z tłumienia buntów. A że mamy dużo punktów militarnych nadwyżki, to czemu mamy tego nie robić? I kończymy wojnę z Orisą. Zdobyliśmy dzięki temu bardzo ważny monument, który jeszcze bardziej wzmocni naszą flotę handlową. No i przed nami stoi ciężki wybór, czy stajemy się republiką, czy jednak lecimy w politykę monarchii absolutnej jako USA. No to tworzymy bazy wojskowe amerykańskie na Kamczatce, co nam da dostęp do ataku na Japonię przyszły. Musimy wykonać uderzenie prewencyjne. Obecnie trwa wojna Vijayanagaru z Żampurem, a powiem wam szczerze, że Żampur jest krajem sunnickim i zdecydowanie nie chce, żeby przejął jakiekolwiek prowincje Hindu, więc atakujemy Żampur, żeby przegrał wojnę z Vijayanagarem, który będzie następnie naszym nowym celem. No tak, to trochę daleko muszę atakować. Możemy też już założyć Indian Trade Company, co nam daje dodatkowego merchanta i zwiększa siłę handlu, więc to jest zawsze na propsie. Szans z nami nie mają, aby zbyt dużą przewagę technologiczną. Zobaczcie, 5,5 morali do 3,7. Masakra totalna. Czas odbić ziemię tych naszych wolnych wasali od Vijayanagaru, który je bezprawnie zajął. No a więc musimy tutaj stanąć w obronie naszych sojuszników. Budujmy naszą marynarkę, 30 kolejnych okrętów możemy dostawić, a już mamy naprawdę potężne udziały na Karaibach. Zaraz wam to pokażę, bo aż 81%, serio, to już jest bardzo dużo, a zaraz kolejne okręty będą leciały. Atakujemy Kanarków, bum, 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 też gigantyczna przewaga nasza. Chociaż nie aż taka jak z Żampurem. Jako że mamy już erę absolutyzmu, no to musimy przez Return Corn zwracać prowincję, bo kosztuje nas to mniej Warscora. Gdybyśmy nie mieli tego absolutyzmu, no to raczej normalnie byśmy przekazywali przez okupację. I kończymy wojnę z Vijayanagarem, łączymy wszystkie nasze terytoria, zdobywamy też jeden kolejny monument, jak i zdobywamy praktycznie wszystko, co potrzebowaliśmy dla naszych wasali. No to jakby to powiedzieć, bez powodu... Och, znowu nie mam dyplomatów. Gdzie wy jesteście? Za co ja wam nie płacę? No to czas upadać własny kraj, bo potrzebujemy zrobić Card Encounter Disaster. Wreszcie też mam troszeczkę czasu na nadrobienie naszej technologii administracyjnej. Jak widzicie, jesteśmy aż, no teraz 3 do tyłu, ale tak czy siak nie mogę sobie za bardzo pozwolić na wydawanie punktów administracyjnych. Serio, teraz, w tym momencie, kiedy nie mam żadnych idei do rozwinięcia, ale możliwe, że będę miał, więc bierzmy to. Nie no, ładny Carpet Siege wszędzie leci. Najgorsze jest to, że będę musiał chyba jeszcze raz zaatakować ten kraj, bo znowu zbyt stabilny jestem. Czy też uważacie, że powinien być guzik, który daje minus al wszystko w całej kolumnie, zamiast to klikać po kolei? Bardzo by się to przydało. No i setkę gaveringu mniej. Właśnie o to mi chodziło. Vijayanagar odcinam totalnie od morza, a w zasadzie to od oceanów. Serio, naprawdę, jedną prowincję zapomniałem im zabrać. Minus 2,31. No to jednak atakujemy jeszcze raz. Uwielbiam destabilizować swój kraj. To jest takie fajne. Jak zwykle grożą nam tylko dwie katastrofy na raz. Wewnętrzne bunty oraz starcie pomiędzy dworem a państwem. 3 lata buntów musimy przetrwać. Dosłownie w całym moim kraju. Oh my god, jak ja nienawidzę tego. What the fuck? Ile tego tu jest? Drugie rozwinięcie z ery lecę roczny absolutyzm, a trzecie koniecznie pójdziemy w administrację. Udało mi się przyspieszyć to jeszcze, nabiłem absolutyzmu do 60 i dzięki czemu skróciłem nasz okres buntów o rok czasu. Dość fajnie. No i wreszcie możemy kończyć nasze wojny i zdecydowanie chcę stabilność w moim kraju podnieść jak najszybciej oraz zakończyć wojnę z Vijayanagarem kolejną, no tylko nie będę korował teraz tych prowincji, wszystkie przekażę wasalom. Dokończyliśmy też wielki projekt znacząco zwiększający siłę handlową naszej floty. No to już chyba najgorsze za nami, wszystkie bunty zczyszczone, w miarę stabilnie, dobra, to gdzieś są jeszcze bunty, a tutaj się ukryli. Jeszcze w międzyczasie kilka prostych wojenek o ładniejszy napis. Zaczynam też już zabudowywać nasze Indie Trade Company, żeby tutaj mieć jak największy income z tego. Dodatkowo zacząłem też kolektować w Gujaracie, chociaż to jeszcze dużo mi nie da. Muszę floty sporo dobudować, żeby tam zwiększyć nasz udział w handlu. Jak i podbić za chwilę Gujarat. W sumie Gujarat? Gujarat? Jak to się mówi? O fuck! Co ta Bukhara tutaj robi? Czemu to jest takie duże pomarańczowe, a Rosji nie ma i Moskwy? Ten Commonwealth, jaki potwór! Miałem zdobyć też Delhi teraz równocześnie, ale jednak nie.
jest to dość upierdliwa, bo obydwoje nas tym bukarą, więc zerwiemy im relację. I udało się! Wygrałem I Am The State i dostaliśmy dodatkowe 20 absolutyzmu. Bo na koniec tej naszej katastrofy narodowej mieliśmy powyżej 65 punktów absolutyzmu, co jest super, możemy go mieć teraz setkę, koniecznie bierzemy z powrotem punkt militarny i w sumie nie wiem co więcej. Zastanowię się. I w sumie teraz muszę zabrać około 30 tysięcy golda, tak na szybko policzyłem, żeby zrobić te dwa monumenty, które dadzą mi akceptowalną religię w moim kraju totalnie, to potrzebuję łącznie około 30 tysięcy golda, więc zbieramy, znaczy ten jeden monument i... O, i ten drugi tutaj. Chyba, że wezmę idee humanistyczne w międzyczasie również. Gujarat przestaje istnieć. Chyba, że wymawia się Gujarat. Oh my god, ile Jampur ma wojska, co to tutaj będzie? Kampanię azteckiego USA robię jednak pod ekonomię, a jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę potężny i dobry kraj do podbijania wszystkiego wszędzie, a zwłaszcza innowierców, to polecam odcinek z Królestwa Bożego na Ziemi. Tam stakuję pewne modyfikatory, które powodują, że na przykład takiego Osmana mogę mieć prawie na jedną wojnę.